mistrzostwa Super Enduro po tylu latach wreszcie w Twoich rodzinnych stronach. Czy z tego powodu ta runda będzie dla Ciebie w jakiś sposób szczególnie wyjątkowa? Móc się ścigać przed swoimi tutaj ludźmi. Na pewno. Urodziłem się w Ogrodentargu, ale wychowałem się większość tej wczesnej, prawda, młodości w Krakowie. Także dla mnie Kraków jest moim miastem, gdzie czuję się naprawdę w domu. Także będzie to wyjątkowe przeżycie. W ogóle to, że Super Enduro zawitało w Polsce kilka lat temu, to, że przewinęli mi się przez kilka dużych polskich miast, było rewelacją, a to, że teraz jesteśmy w Krakowie, no to już jest taka wisienka na torcie. Dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj się, prawda, przyczynili do tego, że to się będzie mogło odbyć. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że wszystko się dobrze składa. Na razie moje przygotowania idą bardzo dobrze. Na najbliższym, za kilka tygodni, start w Erzbergu, który będzie bardzo ważny dla mnie i dla teamu. No i później już przygotowania do sezonu amerykańskiego, a z niego wkraczamy prosto na pierwszą rundę Super Enduro, która będzie tutaj w Krakowie. Czyli dla mnie to jest na pewno taki wyjątkowy sezon. Po powrocie ze Stanów, prawda, lecę do Krakowa na zawody, co będzie dla mnie zupełnie dużą nowością i już nie mogę doczekać.